Dzień dobry, o poranku, we wtorek, 21 lipca. Witam Was z parafii ewangelickiej w Łodzi. Pragnę to uczynić słowami haseł biblijnych z naszej książeczki z Biblią na co dzień. W psalmie 9, wiersz 2 czytamy. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Oraz z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 wiersz. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Jak weszliśmy w ten nowy dzień? Jakie oczekiwania mamy od tego, co ten dzień ze sobą przyniesie? Czy jesteśmy pełni optymizmu, otwarci na nowe wyzwania? Czy może wręcz jest przeciwnie? Staliśmy zniechęceni, zmęczeni, pomimo tego, że spaliśmy. Nie chce nam się wychodzić z łóżka, nie chce nam się podejmować tych wyzwań, które często nas przetłaczają. Dlaczego o tym mówię? Bo niezwykle istotne jest, żebyśmy w nowy dzień wchodzili właśnie wsłuchując się w Boże Słowo i dając się porwać temu Słowu. Dzisiaj Słowo zachęca nas do tego, abyśmy wysławiali imię naszego Pana. Być może ktoś powie, co można we wtorek takiego zrobić, żeby wysławić naszego Pana. Byliśmy w niedzielę w kościele, uczestniczymy w różnego rodzaju uroczystościach czy imprezach religijnych. A co dzisiaj? Zwykły dzień pracy, być może dla większości w dzień urlopu. Co możemy takiego zrobić, żeby wysławiać imię naszego Pana? Moi drodzy, wysławiać naszego Pana mamy i powinniśmy codziennie poprzez właśnie to, jacy jesteśmy. Jakie jest nasze nastawienie do życia? Jakie jest nastawienie do drugiego człowieka? W jaki sposób radzimy sobie z wszystkimi przeciwnościami, które życie przecież nam przynosi? Życie nas nie oszczędza. Ale od tej postawy, czy chcemy wejść w te zadania, w te nowe wyzwania z Bożym błogosławieństwem, wysławiając Boga, wskazując innym na naszą wiarę jako źródło naszej nadziei, naszego optymizmu, naszego uśmiechu, od tego bardzo wiele zależy. A to drugie hasło biblijne pokazuje nam, w jaki sposób możemy być otwarci, dostrzegać dobro, które od Boga na nas spływa. Bo w liście do Tesaloniczan czytamy, za wszystko dziękujcie. A więc nie tylko mamy dziękować za jakieś wielkie, spektakularne rzeczy, które Pan Bóg robi w naszym życiu, za jakieś cuda, które dzieją się w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych relacjach z innym człowiekiem, ale w tym tekście wyraźnie jest napisane, dziękujcie za wszystko, nawet za te drobne rzeczy, za to, że mogliśmy wstać, za to, że jesteśmy zdrowi, za to, że możemy wyjść do pracy, za to, że mamy chleb na stole, za przyjaciół, za ludzi, którzy są wokół nas, którzy są nam życzliwi. Mamy wiele powodów do dziękowania, a wtedy, kiedy widzimy nawet te drobne rzeczy i za nie chcemy Panu Bogu podziękować, to wtedy też i zmienia się nasza postawa do życia, do drugiego człowieka i też w ten sposób zmienia się nasza wiara, bo dostrzegamy to Boże działanie w codzienności, w tych wszystkich wyzwaniach, które każdy dzień ze sobą przyniesie. Dlatego życzę nam tego optymizmu, tego uśmiechu, byśmy w ten dzień weszli właśnie radośnie, w otwarciu na to wszystko, co ten dzień ze sobą przyniesie, wiedząc, że Pan Bóg chce nam błogosławić, dostrzegając to Jego działanie w tych drobnych rzeczach, wtedy otwieramy się na wielkie, wspaniałe Boże dzieła. Niech Pan Bóg nam błogosławi. A my zechciejmy jeszcze wspólnie się pomodlić. Dobry Boże, dziękujemy Ci za nowy dzień. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam wstać. Dziękujemy Ci za nasz chleb powszedni. Dziękujemy Ci za śniadanie, obiad i kolację. Dziękujemy Ci za ubrania, za przyjaciół, za rodzinę, za najbliższych. Dziękujemy Ci za każdy oddech i za każde bicie serca. I powierzamy się Tobie. Bądź z nami w tym dniu. Sprawiaj w nas wielkie rzeczy. Daj, abyśmy byli narzędziami w Twoich rękach. Tymi, którzy niosą Ewangelię. Ewangelię o pokoju, o miłości, o pojednaniu. Bądź z nami i ochraniaj od wszelkiego złego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobrego dnia.